Heli jest miejscem, w które ciągle wracam. Ja jestem osobą, która generalnie nad Bałtyk całe życie ciągnie. Jak tylko mam chwilę, to przyjeżdżam czy do Trójmiasta, czy właśnie najczęściej na Hel. Jakoś tu ciągle wracam i ciągle słyszę coś nowego i ciekawego i zaczęłam podpytywać siłą rzeczy, tak jak każdy chyba, kto chodzi i czyta i zagląda, no to zaczęły mi się z tego wszystkiego rodzić historie. Najpierw historia dla młodzieży Skrzynia Piratów, która się wzięła z legendy o zatopionym mieście, no a potem już sobie, jak sobie zaczęłam wymyślać historię dla dorosłych, to wiedziałam, że przynajmniej część musi się w Helu rozgrywać. Piratów, weranda na Czarcim Cyplu. Co dalej z Helem? Mam już pewne niecne plany co do wykorzystywania Helu dalej dość porządnie. Oczywiście na razie nie mogę ich zdradzić, ale mam nadzieję, że będą kolejne projekty, w których Hel się pojawi.